kończymy nasze modlitwy, tak jak to mamy w zwyczaju, słówkiem wieczornym, tak jak czynią salezjanie na zakończenie dnia. Kilka dobrych refleksji. Dzisiaj to słówko wieczorne będzie jednotematyczne, mianowicie o pamięci. Słówko o pamięci. Nazywamy to miejsce tutaj w centrum naszej stolicy w sposób uzasadniony miejscem pamięci, prawdy i nadziei. Na pierwszym miejscu jest pamięć o tych, którzy dnia 10 kwietnia 2010 roku zginęli pod Smoleńskiem. Dzisiaj przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy o tych, którzy nie szczędzili swojego życia, swojej młodości, swoich sił dla ojczyzny. W różny sposób upamiętniamy wydarzenia z naszej historii i w różny sposób upamiętniamy ludzi, którzy oddawali życie za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Szlachetny sposób to pomniki, tablice, zapalony znicz, znaki, które towarzyszyły tym walczącym. Jest jeden najpiękniejszy i najtrwalszy sposób upamiętnienia wydarzeń i osób. Ten sposób upamiętnienia ma jedną nazwę. To jest modlitwa. Tablice z biegiem wieków niszczeją. Złożone kwiaty zwiędną. Znicze zgasną. A modlitwa trwa i przetrwa. To najpiękniejszy i najtrwalszy sposób w życiu narodu upamiętnienia ważnych wydarzeń i osób, którym zawdzięczamy Polskę. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy nam i naszym rodzinom na dalsze trwanie na modlitwie w tym miejscu pamięci, prawdy i nadziei. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Um zapłać.